Ja, słuchajcie, ale dałem ciała. Tu widzicie, jest montowany właśnie film, który oglądacie. I kurczę, miałem w aparacie znowu nastawiony zły tryb kolorów. Tak być powinno, bo ta ściana z tyłu jest szara. A tak to widzicie. Może uda mi się teraz to zmienić. Nie, nie uda. No to patrzcie. A tak nagrałem film, rozumiecie? Z profilem przystosowanym do światła żarówek, a nie do światła dziennego. Ech, znowu. Bo ten film ostatni z czego to było? Z wycieczki też był nagrany na tym profilu. Bez sensu. Sorry, no musicie mi wybaczyć, następne filmy będą już spoko, a teraz wracamy do prawidłowego profilu. No i tak być powinno. Kurczę, ja to zawsze dam ciała, nie? Masakra. No walczę o życie, bidulek, ale nie, no bez szans z nią, nie? Z tego, co tu jest? Cześć moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj opowiem wam o takiej pewnej dość zabawnej historii, która przydarzyła mi się, o ile pamiętam, wczoraj. I ta historia nie do końca wiem, jaki będzie miała finał. No dobra, po kolei. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że cała historia zaczęła się, gdyż skończyła mi się karmówka, więc tę karmówkę trzeba było domówić. No bo jak być może wiecie, ja mam tam też 60, nie dobra, 80, nie, kilkadziesiąt ptaszników, więc po prostu one muszą coś jeść i karmówka jest cały czas potrzebna. Ja do tej pory karmiłem zazwyczaj karaczanem tureckim, no a domówiłem im szarańcze, domówiłem im świerszcze, jakieś karaczany brazylijskie po prostu dla urozmaicenia, nie? No i karmówka przyszła, wszystko fajnie, natomiast w paczce z karmówką przyszedł mi jeden nieproszony gość, znaczy proszony, nieproszony, jeden niespodziewany gość. I zresztą zobaczcie sami, przed wami film z rozpakowywania paczki. No dobra. Moi drodzy, dostałem paczuchę od Exotic Room, profesjonalna terrorystyka. I tutaj prawdopodobnie są zamówione przeze mnie owady karmowe i wybaczcie, że tak na bezczela nożem do ciasta to kroję, ale po prostu, jak zaraz być może wam pokażę, jestem w fazie ostro wyprowadzkowej, więc ten film jest generalnie ostatnim filmem, który nagrywam na tym biureczku, także rozstajemy się z tym biureczkiem. No i zobaczmy, co tutaj jest w tej paczce, ale tępy jest ten nóż, matko kochana. O, coś. Aha, bo tutaj szarańcze są luzem, tak? O ile rozumiem. No to świetnie. Widzę, jak mi zaraz wyskoczą, to będzie przypał. Już nasyfiłem. Dobra, nie są luzem, żartowałem. Z tego, co tu jest? Ej, tutaj, widzicie? Zapiernicza maleńki pająk. Wiecie co? To jest dość niespotykane, bo... ja zgarnę tego pająka i napiszę do nich, bo może mają hodowlę małych pająków i im uciekł. Jestem ciekaw, co to jest. Nie, 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 ty tam nie idź, gościu. No i co, i gdzie on jest? Już uciekł? No dobra, to może potem go znajdziemy. W każdym razie, co my tu mamy? Mamy skaczące szarańcze. Widzicie? Takimi szarańczami będziemy karmić zaraz pająki. Mamy też świerszcze, świerszcze polskie, świerszcze domowe. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie są to świerszczyki. Tutaj jest chyba 120 sztuk, jakoś tak. Fajnie. Tu jest, wiecie, mnóstwo białka, mnóstwo dobrych składników odżywczych dla naszych pupili. Także ekstra, świerszczyki. No i mamy jeszcze karaczany brazylijskie, to wam pokażę nawet. Bo słuchajcie, to jest kosmos. Jak zobaczycie, jakie to jest wielkie. Chodź tu. O, to jest właśnie karaczan brazylijski, widzicie? No piękny jest. Tak wygląda od spodu. Dobra. O, i widzicie? I on lata. Tak, by the way. Jak spadnie, to wysuwa skrzydła i leci. Chowamy karaczany brazylijskie. Ops. I tymi karaczanami będę karmił duże pająki. No i to jest chyba wszystko z tej paczki, natomiast gdzie jest ten pająk? Tam jest. O, i tu mały świerszcz jakiś się uwolnił. Jest pająk, słuchajcie. Nie chcę krakać, ale on mi trochę małego Latrodektusa przypomina, ze skitu. W sensie, to wiecie, te legalne czarne wdowy. Wykrakałem, słuchajcie, przecież to jest mały ten... mały Latrodektus. Co tu się dzieje? Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja wam go będę mógł pokazać, ale no serio, to jest mały Latrodektus. Dobra, napiszę do nich, czy mają takie coś. Zobaczymy. Tymczasem może zajmijmy się jakimś karmieniem, co?
Jak sami widzicie, fajne karmowanie. Mi się podoba. Fajne są te szarańcze, takie tłuściutkie, świerszczyki i karaczany brazylijskie. Karmienie nimi zobaczycie w ostatniej części filmu. Natomiast ja się nadal zastanawiam, przespałem się z tym, że przyszedł ten pająk. Nadal się zastanawiam, czym ten pająk jest. Być może tutaj w tym momencie uda mi się wam pokazać zbliżenia na tego pająka i może wy mi powiecie, bo no dla mnie to wiecie, od razu to było coś jakby zamatnikowatych, ale nie daję sobie ręki ucieszyć to, że ten pająk należy do tego rodzaju. Stwierdziłem, że nie będę się kontaktował tam wiecie, ze sprzedawcą, bo to w sumie nie wiadomo, czy ten pająk z dworu przyszedł, czy skądś. Także nie ma co im po prostu tyłka zawracać. Pohodujemy go, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, ja jestem ciekaw, to jest taka śmieszna zagwozdka. Zastanawiają mnie te plamy na jego odwłoku, że wiecie, jest taki ciapkowany. Zobaczymy. A teraz, żeby już nie przedłużać, przechodzimy do super karmienia. Także jedziemy. To zacznijmy sobie. Aż. Wszystko fajnie, a karmowy nie wziąłem. Dobra, zacznijmy sobie od braszki Hamori. To jest przejściowy pojemnik. To jest akurat samczyk. Widzicie? Małe cudo. No, szybciutko. Szybka akcja, widzę, tutaj to była. I co, i tak będziesz siedział teraz, tak? Nie pokażesz nam nic? No to świetnie. Kolejna bestia to... Oho, już się zaczyna. Tak jest, Sericopelma SP Darien. To jest fajny pająk, bardzo ładny. Taki czarny. Ups, kolego. Pyk, bez problemu. To co, może spróbujemy nakarmić braszkę Bechmej. Ona jest strasznie płochliwa i nie wiem, czy zje. O tak. Pięknie. Nie, 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 nie czesz się, nie czesz się. Przedostatni tutaj jest Megafobema mesomelas. O, no dobra, pokaż nam się. To jest generalnie rzadki pająk, nie? To w sensie fajnie, że mam ten gatunek, bo no serio, to nie jest żadna tam pospolitość. No, spróbujemy. Ups, szarańcza wyskoczyła, przypał. No to jeszcze raz. Oj nie, nie chcę jeść. Zdecydowanie nie chcę jeść. No trudno. Dobra. I ostatnim pająkiem, którego spróbujemy nakarmić, jest takie cudeńko. To jest Brachypelma albiceps, którą kupiłem od Tomasa z Tall Spiders. Polecam bardzo i pozdrawiam serdecznie. Myślę, że możemy ci dać szarańczę. Ona jest żarta. Serio, ona bardzo dużo je i myślę, że z karmieniem nie będzie większego problemu. Tup, 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 tup. Tak jest. Szybka akcja. Ale jej się oczy świecą. Dobra, to skoro już to nakarmiliśmy, to teraz jako ostatnią rzecz pokażę wam, co zrobił Nandu Chromatus, ponieważ jego nakarmiłem tym dużym karaczanem brazylijskim, ale niestety tego nie nagrałem, no moja wina, natomiast nagrałem coś innego, coś co się stało po tym. No zobaczcie sami. A tutaj to dopiero dantejskie sceny się dzieją. Karaczan, który dostała ta samiczka, czyli Capuchina, to jest samica Nandu Chromatus. No walczę o życie bidulek, ale nie, no bez szans z nią, nie? I to tyle moi drodzy, widzimy się w kolejnym filmie, mam nadzieję, że już w urządzonym nowym stanowisku, także trzymajcie się i cześć!